Książka jest o twardych realiach startupów, w których przyszło nam dzisiaj funkcjonować. Dla mnie przede wszystkim adresatem są adepci świata startupowego, czyli wszyscy ci, którzy myślą o założeniu swojego startupu, że obecnie pracują, podchodzą do swojego pierwszego zawodowego projektu, są na dziś w korporacjach, myślą, że to jest miejsce, gdzie trawa jest bardziej zielona, więc to przede wszystkim jest z myślą o nich, ale również z myślą o wszystkich ludziach, którzy chcą współpracować ze światem startupowym. Chodzi o to, żeby zrozumieć, co to znaczy prowadzić startup i żeby zrozumieć, jak będzie wyglądać nasza codzienność, jeśli podejmiemy taką odważną decyzję o tym, że będziemy chcieć to robić. Ciemne strony, które mamy obecnie na rynku, powodują, że mamy dużo mniejsze zainteresowanie startupami i zakładaniem startupów, jednakże jest to chwilowe, więc przed nami jest światło, mimo tego, że tych ciemnych stron jest sporo. No tutaj dużo zależy od nas, founderów, w którą stronę pójdziemy, nie? I jak sobie z tymi problemami poradzimy. Wydaje mi się, że to, co wybrzmiało bardzo mocno, to to, że trzeba być wytrwałym, trzeba być zdyscyplinowanym, trzeba robić research i to nie tylko research rynku, ale research też partnerów, z którymi pracujemy, research co-founderów, research oczywiście inwestorów, których bierzemy na pokład. Na dzisiejszym rynku są zarówno dobre i złe fundusze. Jeżeli decydujemy się na współpracę z funduszem, to powinniśmy zweryfikować w ogóle, co to znaczy współpracować z funduszem, jak taka współpraca wygląda, na co można liczyć, ale następnie też sprawdzić fundusz, z którym chcielibyśmy wejść we współpracę, żeby przygotować się na to, co może nas czekać. Aktywnie inwestujących funduszy pozostało na tym rynku kilkanaście, więc dobrze jest przemyśleć swoją strategię i próbować jak najbardziej rozwijać swój pomysł samodzielnie, być może wcześniej skorzystać ze wsparcia aniołów biznesu lub ze sfinansowania pomysłu ze swoich środków, a dopiero potem iść do funduszu z przemyślanym pomysłem, ze zbudowanym tak zwanym MVP, z pierwszą grupą płacących klientów i wtedy te pieniądze pozyskać będzie znacznie łatwiej. Natomiast tak trochę bym odmitologizował tą ciemną stronę funduszy. Fundusze są po to, aby z jednej strony wspierać startupy, wyłapywać najlepsze pomysły, ale z drugiej strony też są po to, aby zarabiać pieniądze dla swoich udziałowców, więc im także zależy na tym, aby te startupy rosły, rozwijały się.